Uczniowie i trenerzy ze szkoły na Żabiance mają powody do radości. 15 grudnia w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ulicy Subisława 22 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego basenu. Wcześniej wyglądał tak. Dziś jest wypełniony wodą, a na 6 profesjonalnych torach pływają już przyszli mistrzowie. Pod wodą są światła, jest przez to jasno, w wodzie jest ciepło i są takie nowe... takie gulki na dnie i na ścianach nawrotowych i przez nie się łatwiej utrzymuje w miejscach, jak się gdzieś stoi, ale i nawroty się lepiej robi. Zakres prac obejmował między innymi przebudowę systemu technologii uzdatniania wody, wymianę niecki stalowej basenu na nieckę ze stali nierdzewnej oraz oświetlenie. Oprócz tych efektów, że tak powiem, wizualnych, to mamy efekty oszczędnościowe, polegające na tym, że jednak wymiana wody jest bardzo ograniczona, ona w ciągu rytmu ruchu zamkniętym funkcjonuje, więc tu są oszczędności, uzupełnia się tylko wodę. Element podgrzewania wody również jest wykorzystany do ogrzewania częściowo, więc tutaj mamy same efekty ekologiczne, zużywamy mniej energii, elektrycznej, cieplnej, no i wody oczywiście. Wyremontowany basen oznacza koniec laby i powrót uczniów do wzmożonych treningów. Ciężka praca na staraniu się na treningach, realizowaniu założeń treningowych, które nasza trenerka ustala i przede wszystkim staranie się, żeby potem móc osiągnąć coś. Zakończenia prac radości nie kryją także trenerzy, którzy od teraz będą szkolili przyszłych olimpijczyków w profesjonalnym basenie. Jest wymiarowy, mamy profesjonalne słupki, nareszcie startowe. Długość basenu jest taka, że możemy rozgrywać zawody, tylko czekać na kolejne imprezy u nas. Basen szkolny został wyremontowany za ponad 1,5 miliona złotych w ramach termomodernizacji budynku.